Często w kościołach ludzie zwracały się do Boga słowami: Boże, zmiłuj się nad nami. Ale jestem dzisiaj w tym miejscu, aby Ci powiedzieć, że Jezus już zmiłował się nad światem. I Ty decydujesz o tym, czy przyjmujesz te zmiłowanie. Ja całe życie myślałam, że muszę starać się w oczach Boga. Robić to, co On rzekomo mi mówi. Tak naprawdę nie to, co On mi mówił, bo ja nie słyszałam Boga, ale to, co mówi mi system religii. Więc starałam się z całych sił być dobrym człowiekiem. Przykazania, komunia, być przykładną chrześcijanką. Ale w moim sercu była pustka i wiedziałam, że jestem oddalona od Boga. Błagałam Go: Boże, zmiłuj się nade mną. Boże, chcę być zbawiona. Boże, co mam jeszcze zrobić? Co mam zrobić, abyś był zadowolony? I tak ma wielu ludzi. Ale chcę Ci powiedzieć, że człowiek nie da rady swoimi uczynkami skupić się w łaski Boga. Jeśli dziś myślisz, że byłeś w kościele i dostałeś kolejny plus u Boga, to jesteś w błędzie. Jaka naiwna i głupia byłam, kiedy myślałam, że zbawienie załatwię sobie dobrymi uczynkami. Jaka bezmyślna byłam. Chcę Ci powiedzieć, że Chrystus już zmiłował się nad tym światem. On się już zmiłował. I powiem Ci, jak się zmiłował. On przyszedł jako Bóg na tą ziemię. Jezus Chrystus, Syn Boży, i umarł za Twoje grzechy. Kiedy w 2015 roku zrozumiałam, że jestem grzesznikiem, klęknęłam na swoje kolana i przeprosiłam Chrystusa za to, że prawdziwie żyję bez Niego. Spokutowałam prawdziwie. Ja wiele razy się spowiadałam. Wiele razy wyznawałam swoje grzechy, ale to chodzi o serce. Jeśli traktujesz to tylko jak rytuał, to nic się nie wydarzy, a Twoje życie będzie wciąż takie same. Ile razy było tak, że spowiadałeś się i czułeś chwilową ulgę, a za chwilę wracały znów te same grzechy, znów te same nawyki. Znowu to samo i samo i samo. Ten Bóg jakby nie działał. W 2015 roku poznałam Boga mocy, ale co zrobiłam? Jak lęknęłam i przyznałam się do tego, że jestem grzesznikiem i potrzebuję Chrystusa. Potrzebujesz spokutować. Nie uratuje Cię spowiedź święta, nie uratuje Cię komunia, nie uratuje Cię Kościół, uratuje Cię pokuta. Jeśli dziś szczerze przed Jezusem klękniesz, uznasz się za grzesznika, przeprosisz Go za to, że żyłeś bez Niego i zaprosisz Go do swojego życia, to spotkasz się z Bogiem życia, to spotkasz się z prawdziwym Jezusem Chrystusem. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem, a zbawienie dostałam za darmo. Przyjęłam zmiłowanie Boże. Przyjęłam zmiłowanie Boże. Możesz całe życie chodzić do kościoła, ale w Twoim życiu może się nic nie dziać. Życie może być dalej takie samo, ale Jezus wraca. Każdego dnia Jego powrót się zbliża. Moje pytanie: gdzie będziesz? Gdzie będziesz? Co się z Tobą stanie? To, co widzą Twoje oczy, to jest tylko na chwilę, ale wieczność będzie już na zawsze. Wybierz dziś Chrystusa. On Cię słyszy. On Cię słyszy. Może wydaje Ci się, że Bóg Cię nie słyszy. On Cię słyszy. Powiedz do Niego coś szczerze. Chcę Cię poznać. Chcę z Tobą żyć. Przepraszam. Przepraszam Cię za te martwe uczynki, które dawały mi jakieś chwilowe poczucie bezpieczeństwa. To jest martwe. Tylko jeden uczynek jest sprawiedliwy w oczach Boga. Uczynek Jezusa Chrystusa. Dziś przyjmij zbawienie. Jezus Chrystus umarł za Twoje grzechy. Po to, abyś Ty, kiedy to przyjmiesz, mógł żyć życiem wiecznym. On wstał z martwych dla Twojego zbawienia. Nie lekceważ tego. To jest zmiłowanie Boże nad tym światem. Przyjmij dziś to przez wiarę, za darmo.